Dzień trzeba zacząć od śniadania. Także smacznego, moi mili. Zaczynamy naszą włoską przygodę. Potem wam opowiemy, jakie były fuck-upy, bo już były dwa. Ale na razie skupiamy się na jedzeniu i na tym widoku. Hello, hello. Dzień dobry, witajcie. Więc jeszcze raz, tak oficjalnie. Witamy się z Włoch. Już po jedzonku. No więc tak, zacznijmy od tego, że dojechaliśmy na lotnisko z naszym super panem Uberem Boltem, czy jak to tam zwał, umówiony przyjechał, było spoko. Teściowa też przyjechała z bratem Kasi bez problemów. I nam kierowca mówił, że będzie dużo ludzi na lotnisku i tak nie dowierzaliśmy, bo my byliśmy tam przed piątą. No i było dużo ludzi. Było taki tłum do odprawy bagażu, że stwierdziliśmy, że nie da rady, nie ma bata, żebyśmy zdążyli tam na jeszcze security checka i tak dalej. Dokupiliśmy fast passa w Wizzerze, ten priority, żeby tylko nadać bagaż. Poszliśmy do security checka, do którego była też straszna kolejka. No i co, udało się, byliśmy tak, no wiem, na tak, ostatnią chwilę, na ostatnią chwilę, ale jeszcze samolot też nie miał pozwolenia na start, więc też czekał na osoby, które jeszcze z powodu tych wielkich obłożeń kolejek się trochę spóźniły, ale finalnie dolecieliśmy o czasie, samolot po prostu nadrobił trochę w powietrzu. No, to jedna przygoda. Druga przygoda jest taka, że odebraliśmy sobie na lotnisku samochód, którym sobie tutaj dojechaliśmy do ISEO. Jest to Fiacik 500 w wersji L, czyli taki duży. Fajnie się jeździ, co prawda diesel nie ma mocy, ale jest git. No i z Bergamo trafiliśmy na autostradę. Ja byłem na skrajnym lewym pasie, tam były takie żółte strzałki i otwarte bramki, no to poleciałem, nie? Bo tam w prawo to ja bym nie widział, żeby się przebić do tych bramek po prawo. No i się okazało, że to były takie bramki na autostradę, gdzie automatycznie szczytuje tablicę i trzeba mieć aplikację. No i przy zjeździe tutaj w ISEO, no, wjechaliśmy już do dobrej bramki, takiej, gdzie się płaci, i trochę musieliśmy przyrżnąć głupa, w zasadzie powiedzieć prawdę, że zdupiliśmy. No ale jakoś się udało zadzwonić do tego gościa z tego automatu. Potem mieliśmy problem z płatnością, nie chciało nam przyjąć ani pieniędzy, ani karty. No ale on coś tam poklikał i finalnie żeśmy się rozliczyli, więc mam nadzieję, że nie przyjdzie nam mandat ani żadna kara i ta firma wypożyczająca auto do nas nie zapuka o pieniądze. No. A teraz prawdopodobnie pojedziemy nad Baia del Bani. Także tak. Zostańcie z nami. Chciałam wam powiedzieć, żebyście się przyzwyczaili, że w tych najbliższych filmach waszym głosem będzie Andrzej. No tak, żeby wyrozumiałość proszę, bo Andrzej nie jest tak otwarty przed kamerą jak Kasia. Ale bardzo dobrze sobie radzi, więc myślę, że godnie mnie zastąpi. Ja mam dalej problemy z mówieniem, myślę, że to słychać. Więc no, oglądam i trochę walczę o życie. Dzień dobry się z państwem. Pierwszy punkt podróży. Dojechaliśmy do Riva del Solito. Idziemy sobie takim. Tutaj jest parking, jest za darmo. W ogóle tutaj się wszędzie bardzo wolno jeździ, więc trochę się dżemałam, bo tak mnie bujało. No. I teraz jesteśmy w tej miejscowości. Idziemy sobie tu takim deptakiem. Jest ładnie, bo jest widok na jezioro, jest widok na góry. I idziemy takim deptakiem. Tam podobno jest taki, jakiś taki amfiteatr, coś takiego. Idziemy do takiej plaży, która się nazywa Baia del Boni i miejscowi nazywają to Małą Tajlandią, bo jest taki, no tak malowniczo to wszystko wygląda, są takie zielone klify, trochę jak tu, tylko że bliżej, więc zobaczymy, co takiego tam fajnego jest. Wydaje nam się, że chyba dobrze idziemy. Jest tu taki pomościk, po drodze jest bardzo ładnie. I wydaje mi się, że tam gdzieś, o tam będzie wejście do tego amfiteatru. A jak nie, to poszliśmy w złe strony i będziemy się wracać. Ale nie szkodzi, bo jest ładnie. Chyba poszliśmy dobrze.
Jesteśmy w takim, tunelu. Taki tajemniczy ten tunel. Tak? Zaraz zobaczymy, co jest. Ej, zimno tu. Po drugiej stronie, no wie. Od tych kamieni jest zimno. A po drugiej stronie co? Już widzę tą wodę. Będzie mała Tajlandia? Myślę, że będzie. Ale wow. O Jezu, jakie to jest piękne. Aż nie wierzę, że nie ma tu ludzi. Halo turyści, gdzie wy jesteście? Bardzo dobrze, że was kurwa nie ma, bo dzięki temu jest tu pusto i my możemy teraz się zachwycać w samotności. A wygląda to tak. Ja nie mogę, ale pięknie. Zobacz tak dalej. O Jezu, piękny. Oj, tam, o tam jest plaża i niektórzy się kąpią tutaj. Tak, no. W ogóle ludzie chyba nie są przyzwyczajeni do tego, że są tu turyści, może jeszcze, ale są tacy niezmęczeni tymi turystami, czyli nami, i są bardzo sympatyczni. I jak szliśmy, to jakiś pan nas zaczepił i po włosku próbował nam wytłumaczyć, że można tu wskoczyć do wody. To bardzo miłe. Taki starszy pan, siwy, sympatyczny. Mega cute to było. No i zobacz, zeszliśmy sobie tutaj takie zejście pod samą wodę, a przyszliśmy stamtąd, tam jest ten tunel, tam robiliśmy sobie zdjęcia, jesteśmy na dole, ale wygląda to po prostu przemagicznie, te zielone klify, piękna woda, no cudownie. I znowu, gdzie są wszyscy ludzie, to jest tak ładnie, aż żywej duszy. No, przyjeżdżają pojedyncze osoby na rowerach, gdzieś tam... Ale to lokalsi, to widać, no, że lokalsi. Super jest. Mega to fajnie wygląda. Także dzisiaj taki lekki spacerek na początek, bo jesteśmy trochę przetyrani po tych naszych wojażach. Ale warto było taki sobie spacer zrobić. Siemanko, stwierdziłam, że pokażę wam, gdzie mamy nocleg. To jest jezioro Iseo, tam przed nami. I ta miejscowość też nazywa się Iseo. Nie mamy widoku na jezioro, ale mamy mieszkanko bardzo blisko. O, tutaj, w tym budynku. Na pierwszym piętrze. A w zasadzie na parterze takim jakby. Jest miejsce parkingowe, więc nie trzeba się stresować, czy będzie miejsce na ulicy. Dostaliśmy pilocik i klucze do mieszkanka. Andrzejek wyciąga bagaże. Może mu pomogę, poczekajcie. Trzeba, słuchajcie, uważać, bo tutaj drzwi się zatrzaskują. I te wejściowe na klatkę, i te do mieszkania. Więc trzeba tego pilnować. Klucz z kropką miał być do środka. Dobra, strony też. Tak? Udało się. Mieliśmy problem, słuchajcie, żeby dostać się do środka. Ale już wiemy, że trzeba pociągnąć drzwi do siebie. No i dobra, wchodzimy do naszego mieszkanka, które wynajęliśmy przez Booking. O, to jestem ja w lustrze, hejka. Tutaj jest salon. Tutaj jest salon, tu jest, słuchajcie, jedna sypialnia,
Jest tak ciemno, słuchajcie, bo ta releta antywłamaniowa jest zasłonięta. Tu jest telewizor, szafa. W ogóle bardzo ładnie tu jest, czysto. Tu jest druga sypialnia bez telewizora. Tu jest łazienka. Jest prysznic. Bidet, toaleta, umywalka. Jest nawet pralka, gdybyście potrzebowali. Widać, słuchajcie, że... Prysznic, nawet światło jest. I muzyka. Widać, słuchajcie, że wszystko jest tu naprawdę bardzo czyste. Więc mega fajnie. No i wracamy przez nasz salon. Idziemy do kuchni. W kuchni mamy przygotowaną wodę, są podstawowe produkty, gdybyśmy chcieli zrobić sobie spaghetti. Tutaj ukrywają się też różnej maści naczynka, takie też cute szklaneczki do espresso, zobaczcie. Kieliszki. Także macie tu wszystko, co chcecie. Pan był bardzo miły, wytłumaczył nam, jakie są w pobliżu sklepy, żeby zwrócić uwagę na jakich miejscach parkujemy, prawda? No i tutaj w tej już pierwszej szufladzie ukrywa się masa różnych ulotek, mapy i tak dalej, gdybyście potrzebowali pomocy. Andrzeju, ile to kosztowało? 520 euro. To jest cena za mieszkanko na... Bookingu. Cztery noce, tak? No tak. Ludzie, których się zaczęło. No, za cztery osoby. No i 16 eurasów opłata klimatyczna za cały pobyt, za te za cztery osoby. Spoko. Polecajka chyba, co? No. Idziemy coś jeść? Idziemy jeść. Czy jestem chora? Jestem. Czy mimo to jem lody? Oczywiście. Pistacjowe. Przepyszne. Andrzeju, a ty co masz? Mango. Dobre? Dobre. Mati, co masz? Jogurt San Carmen. Dobre? Dobre. A mama ma to samo, no nie? Mango. Czyli masz mango i słony karmel. Oba dobre? Pyszne. Za raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć gałek zapłaciliśmy 10 eurasów. Dobra cena. Bardzo dobre są te lody, naprawdę są pyszne. A gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie je jemy, to jesteśmy o tu. O tu jesteśmy. Hello. Wczoraj wieczorem jeszcze poszliśmy zwiedzić Iseo i zjedliśmy pizzę na takiej restauracji, co jest nad samym brzegiem jeziora. San... coś, San Mar... coś tam. Wkleimy nazwę. Ale było mocno średnie. Jak dla mnie, czy ogólnie, ja trochę nie toleruję laktozy, a wczoraj wszystko jadłem z serem, potem jeszcze lody i w ogóle, więc mój brzuch był w krytycznym stanie. W związku z tym byłem średnio nastawiony do jakiejś kolejnej dawki sera. Ale ta pizza, bym powiedział, że dla mnie 4 na 10. Kasia aż tak krytyczna nie była, ale... Nie, po namyśle jednak stwierdzam, że naprawdę była beznadziejna. Na początku urzekło mnie po prostu miejsce, w którym byliśmy. No. Ceny raczej spore. Ale no nie, jedzenie było drogie i niedobre. Dużo lepszą pizzę zjecie w Polsce. No. A dzisiaj był szybki przystanek w Lidlu z rana i dojechaliśmy teraz do Sirmione i zobaczymy, co to można zwiedzać. Może jakieś śniadanie szybkie coś się zje. Ogólnie to jesteśmy na takim cyplu, więc... Nad jeziorem Garda, to jest ważne. Po tej stronie jest jezioro. I po tamtej stronie za drzewami też jest jezioro.